najtrudniejszy element był taki, aby przerzucić siły ratownicze na stronę kopalni Polkowice-Sieroszowice, ponieważ po wstępnej penetracji wyrobisk dostępnych od strony zakładów górniczych Rudna doszliśmy do wniosku, że przebieranie tego potrwa bardzo, bardzo długo. Wtedy nie wiedzieliśmy, że ludzie nie są poszkodowani, być może potrzebują pomocy, są ciężko ranni i wtedy czas jest decydującym tutaj czynnikiem. Podjęliśmy decyzję o przerzuceniu sił ratowniczych od strony sąsiedniej kopalni. Jak życie pokazało, była to właściwa decyzja. Nigdy nie wątpimy i zawsze uznajemy, dopóki nie znajdziemy żywego lub martwego górnika, że zakładamy, że on żyje. Natomiast sytuacja była bardzo nerwowa, gdy czas, gdzie nie było żadnego kontaktu z odciętymi górnikami, się przedłużał. No, ja nie byłem na dole, natomiast uczestnicząc od początku w sztabie akcji, one były ekstremalnie trudne. Próby przedarcia się od strony Rudnej, no, ratownicy relacjonowali z ścianą. Ściana nie do pokonania. No, ściany czasami nawet maszyny nie pokonają. Trzeba by to, że tak powiem, przy użyciu techniki strzelniczej pokonywać, a dopóki mamy tam ludzi, to no, tego wariantu nie testujemy.